uwierzytelnienie i autoryzacja w świecie tysiąca providerów, w świecie tysiąca dostawców tożsamości. Jak poważnie to brzmi? Facebook, Twitter, Google, mamy trzech. Możemy wymienić więcej? No może ktoś jest w stanie. Ja nazywam się Zenon Martyniuk i udowodnię wam, że tych dostawców tożsamości jest tyle i że temat jest bardzo ciekawy. Nie ma tam tylko maila, jakiegoś loginu i hasła. Jest dużo, dużo więcej. Agenda. Przez 45 minut opowiem wam krótko o domenie, czym jest uwierzytelnienie i autoryzacja. Opowiem wam, dlaczego my zajmujemy się tym tematem, jak to wygląda ze strony użytkowników, jak to widzi biznes, no i później będzie mięso. Domena. Powiedziałem, że nazywam się Zenon Martyniuk. Kto mi uwierzył? Cudownie. Jakbym powiedział Zbigniew Nowak, pewnie rąk byłoby więcej. Uwierzytelnienie. Proces, który prowadzi do identyfikacji. Nazywam się Grzegorz Król i jednym z dowodów na to jest moja karta wstępu do biura. Tak? Przeszedłem kiedyś proces uwierzytelnienia. Kiedy zacząłem pracować, dostałem tą kartę i dzięki tej karcie w tym momencie mogę wejść do firmy. Przechodzimy do drugiego bardzo ważnego pojęcia, czym jest autoryzacja. Już wiedzą, kim jestem dzięki uwierzytelnieniu, ale teraz autoryzacja? Autoryzacja wpuszcza mnie do biura. Dzisiaj jestem pracownikiem miesiąca, rozkładają przede mną czerwony dywan. Jutro czeka na mnie karton. Tak? I zauważcie, cały czas wiedzą, kim jestem. Wczoraj miałem dostęp, dzisiaj nie mam. Viacom. Dlaczego uwierzytelnia i autoryzuje użytkowników? Viacom jest to grupa medialna, która w swoim świecie ma takie brandy, takie marki jak, takie stacje telewizyjne jak Comedy Central, wymienione tutaj na slajdzie. Te są rozpoznawane w Polsce, jest ich dużo więcej, jest ich 16. Może nie wszystkie są rozpoznawane tutaj, ale każda z nich ma miejsce w świecie. Do sedna. Mamy content. Dużo contentu, a może nawet i jeszcze więcej. Dlatego Viacom uwierzytelnia użytkowników, ponieważ chce robić biznes, ma content, a ludzie odchodzą teraz od telewizji linearnej i oglądają content wszędzie. Dosłownie wszędzie. W momencie, kiedy szukałem obrazka na content wszędzie, to był pierwszy, który się pojawił i od razu zacząłem się zastanawiać, czy kiedyś jeszcze kupię urządzenie, które było używane wcześniej. Potrzeby biznesowe. Bez biznesu nie ma projektu, bez projektu nie ma biznesu. Działa to w dwie strony. W obydwu przypadkach siebie potrzebujemy. Pierwszym warunkiem istnienia biznesu jest napływ nowych użytkowników do naszych aplikacji, tych, którzy będą chcieli się uwierzytelnić i później z nami zostać. Jest to akces, który jest bezpłatny. Bezpłatny akces polega na tym, że dajemy go na pierwszy jakiś próbny okres czasu i później użytkownicy z nami zostają. Albo korzystamy z tego, że użytkownicy są, chcą stracić trochę czasu na reklamy, no bo przecież Zygmunt może pojawić się wszędzie. I podczas jakiegoś krótkiego 20-minutowego odcinka Zygmunta możemy zobaczyć, nie wiem, 20 razy. Następne, zakupy w aplikacji, subskrypcje. Subskrypcja pokrótce jest to coś,
co sobie zamawiamy i później miesięcznie za to płacimy, już automatycznie podając na samym początku kartę. Mamy subskrypcję od App Store'a, od Google Play'a, Amazon App Store'a i Roku Channel Store'a. Wymaganie biznesowe jest takie, że kto płaci, ten ogląda. Oprócz tego ważną istotą jest tu to, że zakupy subskrypcji w aplikacjach nie przenoszą się między platformami. Tutaj powiązujemy dostęp z kontem mailowym i możemy to przenieść po naszej stronie, po stronie naszego oprogramowania. Trzecia metoda dostępu do kontentu jest to zakupy w aplikacji. Jedną z ciekawostek, które mogę tutaj zdradzić, to to, że na platformach jest to niedozwolone. Sprzeczne z polityką platform. Zauważcie w tym momencie na przykład, nie wiem, czy ktoś korzysta z Netflixa, ale żeby uruchomić Netflixa na aplikacji u siebie na urządzeniu mobilnym, trzeba najpierw iść do strony, tam się uwierzytelnić, dodać się jako subskrybenta i dopiero w aplikacji można się logować i korzystać. I trzecie, to, co czyni nasz biznes tak naprawdę tym wyjątkowym. TV Everywhere. TV Everywhere jest to standard i forma dystrybucji treści dla tych, którzy płacą już za telewizję kablówkową. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy aplikację po jednej stronie, mamy content po drugiej i operatorów kablówkowych, takich jak UPC Vectra po trzeciej stronie. Nasze integracje w TV Everywhere polegają na tym, że odpalamy naszą aplikację, uwierzytelniamy się z prowajderem trzecim i dopiero wtedy, jak się uwierzytelnimy, mamy dostęp do kontentu, dopiero wtedy serwujemy go naszym użytkownikom. Zobaczcie, jesteśmy po dwóch stronach tutaj. My mamy kontent i my jesteśmy właścicielami aplikacji. Ta trzecia ikonka, mała, ale jak naprawdę ważna. Tutaj jest ukryta ta liczba w tysiącach. Tutaj tych operatorów kablówkowych w tym momencie zintegrowanych z samym naszym systemem mamy 650. 650 operatorów kablówkowych, 650 integracji z nimi i w każdej coś może pójść nie tak. System musi być monitorowalny, skalowalny i to nie jest tylko nasze wymaganie techniczne, to jest wręcz też wymaganie biznesowe. Żebyśmy w każdym momencie mogli stwierdzić, że provider X zawodzi albo działa świetnie. Jesteśmy na całym świecie i serwujemy content, serwujemy uwierzytelnienie i na 24 godziny na dobę. Ciekawostka w liczbach. Wspieramy 5 platform. Roku, iOS, Android, Amazon i web. Mamy 16 brandów. Jesteśmy w tym momencie w 55 krajach na świecie i wspieramy ponad 650 providerów. Samych konfiguracji, które wspieramy, jest około 3 milionów. Ważny temat, jak użytkownicy widzą autoryzację i uwierzytelnienie. Najlepiej, jakby tego nie było. Czy tak się da? Da się. Zobaczcie, po pierwsze, to jest to, co widzi użytkownik. Dwa pola i koniec, i może trzecie. A by the way, trzecie pole, I have read and agreed to the terms. Każdy klika
nikt nie czyta. Jest to największe kłamstwo XXI wieku. Najczęściej powtarzalne. Da się zrobić tak, żeby tej formatki nie było. Przede wszystkim z prowajderami kablówkowymi, z operatorami kablówkowymi. W momencie, kiedy jesteśmy w domu, mamy internet z tego samego źródła, co kablówkę, nie musimy robić nic. Aplikacja wykryje, po IP-ku nas uwierzytelni i mamy dostęp do kontentu. Drugim sposobem, który wspieramy, to jest SSO. Logujemy się raz na danym urządzeniu, nie musimy tego powtarzać. Trzecie to jest to, że każdy z nas ma ograniczoną pamięć i pamięta, na pewno pamięta swój e-mail. Co jakbyśmy mogli przypiąć swój e-mail do jakichś innych kredensjali związanych z, nie wiem, z ID Vectry i jego hasłem? My to robimy i w tą stronę idziemy. I jeszcze jedna rzecz ważna. Second Screen Authentication. Czy ktoś zna to pojęcie? Kto ostatnio wpisywał hasło na ekranie telewizora, używając takiego czegoś? My pokazujemy kod, można później przejść na stronę aktywacyjną, tam się uwierzytelnić, używając normalnej klawiatury i telewizor to przeczyta, aplikacja da dostęp. Dobrze. Koniec biznesu, czas na mięso. Pierwsze, co udało nam się osiągnąć w naszej aplikacji i co jest dobre, to flow, który żeśmy zdefiniowali i wygląda on w ten sposób, że odcięliśmy się od wszystkich prowajderów kablówkowych, od czego, co oni tam w sobie mają i zdefiniowaliśmy, jak to powinno wyglądać. Zobaczcie, ten flow jest stały po stronie urządzenia. Jak to wygląda? Urządzenie sprawdza na samym początku, czy jest dostęp, czy jest token dostępu. Jeżeli nie ma, idziemy do strony logowania prowajdera, uwierzytelniamy się, po czym następuje redirect i my weryfikujemy, czy rzeczywiście użytkownik się uwierzytelnił. Jeżeli ten proces ma się dobrze, później jest już, nastaje tylko uwierzytelnienie. W momencie, kiedy zapisujemy token po stronie swojego urządzenia, wiemy już, kim jesteś. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka we flow, jest to proces refreshu dostępu, którego w tym momencie nie omawiam, ale jest on dosyć prosty. Polega on tylko i wyłącznie na tym, żeby sprawdzić jeszcze raz u swojego prowajdera kablówkowego, czy rzeczywiście mamy dalej ten dostęp i odświeżyć ten access token. Słuchajcie, to jest flow, który byśmy chcieli, żeby był. Niestety wygląda on w ten sposób. Wiem, jest nieczytelny i nawet nie chciałbym, żebyśmy się wgryzali teraz w niego, bo czasu by mi nie starczyło. To, na co bym chciał, żebyście zwrócili uwagę, to te kwadraciki. Te kwadraciki to są, przynajmniej na samym początku były jakieś ify w naszych aplikacjach, jeżeli chodzi o różny sposób uwierzytelniania, różny sposób komunikacji z operatorami kablówkowymi. I teraz pytanie do publiczności z nagrodą. To są takie trzy najbardziej standardowe flowy, jeżeli chodzi o uwierzytelnienie i autoryzację. Jeżeli pójdziemy teraz do jakiegokolwiek, pójdziemy do operatorów kablówkowych, jaka jest najczęstsza odpowiedź? Który flow oni wspierają? Pan był pierwszy. Brawo ty. Najczęstszą odpowiedzią na to pytanie jest: mamy API. No świetnie. A co to API robi? Możemy prosić o dokumentację?
Ale tam są trzy endpointy, nic ważnego. Jeżeli jest API, nie ma dokumentacji, to jest najbardziej standardowa rzecz. Drugą najbardziej standardową rzeczą jest to, jeżeli idziemy do providera, pytamy się go, jaki standard wspierają, oni mówią, mamy użytkowników. Ja mówię, a co to znaczy? No mamy ich maile i albo numer telefonu, chyba starczy, nie? Mało kto po stronie operatorów kablówkowych wspiera bądź przejmuje się tym, żeby uwierzytelnienie było zrobione w sposób wiarygodny. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że współpracujemy z organizacją, która nazywa się OATC, która zajmuje się standaryzacją takich rzeczy i idzie to wszystko w dobrym kierunku. Powiedziałem, że było na samym początku mnóstwo ifów w naszym flow. Udało nam się to ustandaryzować, wyciągnąć coś, co jest wspólne dla wszystkich providerów. Oddzieliliśmy każdego naszego providera do osobnego modułu i wydzieliliśmy mu serwis do komunikacji. W tym momencie na obrazku są to te czarne kwadraciki i po stronie urządzeń, po naszej stronie, po stronie komunikacji urządzeń z backendem, tak, ten flow jest stały i wygląda dokładnie w ten sam sposób. Mam jeszcze jedno pytanie. Zobaczcie, czy widzicie coś tutaj, co jest powtarzalne i może spowodować jakieś problemy w dostarczeniu kontentu do użytkownika trzeciego? Czas życia tokenów. Okej. A zobaczcie, gdybyśmy... Logujemy się. Jak często to się dzieje? No mam nadzieję, że raz na kiedyś. Kto ostatni raz się logował do Netflixa i pamięta kiedy? A kto go oglądał? No właśnie, sytuacja jest taka, że w tym momencie logowanie następuje na raz na kiedyś, a uwierzytelnienie, sprawdzanie, czy ktoś ma dostęp do tego kontentu, zobaczcie, cały czas tutaj w tym flow pytamy providerów, czy jest dostęp. Po naszej stronie uprościliśmy to. Uprościliśmy to bardzo. Podczas logowania się sprawdzamy, do czego użytkownik ma dostęp? I później tylko i wyłącznie po stronie urządzenia sprawdzamy token i uwierzytelniamy autoryzujemy użytkownika. Kto powiedział o tym czasie tokenu? Super. Kubeczek później, ale to... Sytuacja jest taka, że tutaj dostęp dajemy na godzinę i w najgorszym wypadku użytkownik przez godzinę może jeszcze oglądać coś, z czego mógł się już wypisać. Przeżyjemy. Jeżeli to by było moje biuro, ja przez godzinę po zwolnieniu mógłbym wynieść połowy laptopu z firmy, no to pewnie byłoby gorzej. Ale tutaj jest OK, tak? W najgorszym wypadku my bierzemy to ryzyko na siebie, dajemy jeszcze dostęp użytkownikowi przez następną godzinę. Niestety jest to jedyna rzecz, no może jedna z niewielu rzeczy w systemie w wersji pierwszej, którą udało nam się zrobić dobrze. Na samym początku byliśmy przy operatorach kablówkowych, dopiero później zaczęły przychodzić wymagania, jeżeli chodzi o pozostałe typy uwierzytelnienia. I skończyliśmy z czymś takim. Zaczęło się robić grubo po stronie klientów, zaczęły się robić różne typy flowów i dużo logiki biznesowej po stronie klientów. I zobaczcie, przy klientach, nie wiem, czy teraz dobrze widać kolory, ale przy klientach to duże coś było nie do utrzymania.
Każdy typ integracji był zrobiony po stronie klienta z komunikacją backendową. W momencie, kiedy te integracje się zmieniały, cokolwiek, jakikolwiek feature nowy wchodził, musieliśmy czekać na review od Apple'a, Google'a i dopiero wtedy było to wszystko na produkcji. Logika biznesowa po stronie urządzeń. Razy 5 platform. Nie pomagało to ani w debugowaniu, ani w naprawianiu bugów. Oto tak wyglądała architektura po stronie klientów. Razy 5 oczywiście. Na każdej z platform. W pewnym momencie przyszły do nas mobilki, nasi mobilni deweloperzy i zaczęli płakać. Powiedzieli, że oni już nie chcą tego utrzymywać. Zamknęli się na 2 tygodnie w pokoju i powiedzieli, że wrócą z czymś lepszym. Zdefiniowali sobie kontrakty po swojej stronie, jak oni by chcieli, żeby to wyglądało. Swagera. I uwaga, przyszli do nas z nową architekturą. My nie będziemy mieć co robić, wszystko zrzucimy na backend. My się pośmialiśmy, było trochę śmiesznie, ale niestety to, co zrobili, miało sens. Nie mieliśmy żadnej dźwigni, żeby dać im trochę roboty. I zaczęliśmy robić. Rozwiązanie było dość proste. Ustandaryzowany flow dla wszystkich, z tymi samymi tokenami, z tym samym standardem autoryzacji i uwierzytelnienia. JWT tokeny, które w każdym momencie jesteśmy zweryfikować na każdej z platform offline'owo. Logika biznesowa po stronie serwerów i co najważniejsze, klient, nasza aplikacja deweloperska wiedziała już tylko o tym, co musi. O tym, jaką jest aplikacją, platformą i dla każdej z aplikacji, na którym urządzeniu jest, dzięki Device ID. Wszystko wygląda pięknie, ale niestety ten backend nasz rósł. Domena starała się bardzo skomplikowana. Mieliśmy system już gotowy jeden, który był na produkcji i po prostu nie mogliśmy go od tak zastąpić następnym. No i teraz dużo rzeczy zostało przeniesionych na nasz backend, czyli w tym momencie nasz zespół rósł i onboarding nowych ludzi stawiał się problemem. Poszliśmy w mikroserwisy. I teraz tak, nie będę mówił, dlaczego mikroserwisy są piękne albo nie są piękne. Powiem, jak one pomogły nam. Po pierwsze, mogliśmy po kawałku pracować nad istniejącą architekturą i po kawałku refaktorowaliśmy ją i używaliśmy w 2 serwisach, w tym starym i w tym nowym. Nie musieliśmy wspierać 2 naraz. Po drugie, miało to sens. Każdy typ uwierzytelnienia miał swój serwis. Już nie będę wspominał o jakichś technicznych i tych pobocznych, ale zauważcie, w tym momencie każdy typ, czy to jest zakupy w storach, czy direct payment, czy MVPD-ki, każdy z nich ma swój osobny serwis i swoją dziedzinę, określoną i zamkniętą komunikację w prosty sposób. Nowi ludzie, którzy przychodzili, mogli pracować na jednym z tych mikroserwisów. Nie musieliśmy ich wrzucać ich od razu na całość. Upgrade'owanie dependencji, stare serwisy troszkę później, nowe były już na Java wtedy 8, teraz już są 11, tak? No i serwisy były pisane przez różne osoby w różnych momentach czasu. Mogliśmy to zrobić w ten sposób, że stare zostawały w tych językach, w których były, na nowych pisaliśmy w tym, w czym chcieliśmy, oczywiście nie przesadzając.
Skończyliśmy z 28 serwisami, przynajmniej wczoraj, jak wychodziłem z pracy, tyle ich było. 28 na jeden projekt i 7 backend deweloperów. Dużo, mało, nie wiem, w tym momencie tyle ich mamy. Niestety nie był to koniec problemów. W momencie, jak serwisy, jak różni ludzie zaczęli pracować nad tymi serwisami, mieliśmy komunikację między nimi i jak również komunikację z aplikacji klienckich do tych mikroserwisów. Nie wiedzieliśmy już, które są tak naprawdę publiczne, a które nie. Poszliśmy w stronę API Gateway'a. Był jeden otwarty serwis publicznie, który się komunikował z pozostałymi. Udało nam się w tym momencie ściągnąć wersjonowanie naszych endpointów, tak? Ponieważ mamy właściciela jako serwer i klient, tak? Mamy dwa serwisy, które się ze sobą komunikują. W tym momencie zawsze możemy stwierdzić, że no dobra, jeżeli robimy niekompatybilną zmianę, zmieniamy obydwa. Wyglądało to mniej więcej tak. Nie ma tutaj wszystkich serwisów, są tylko te ważniejsze, biznesowe. Ale zobaczcie, Gateway jest to ten jedyny, który jest publicznie dostępny. Jest on za Akamai'em. Akamai jest odpowiedzialny za cache'owanie oraz ma web application firewalla. Cała reszta komunikuje się ze sobą w sposób restowy. Kiedy wszystko nam się poukładało, przyszedł biznes i poniszczył. Powiedzieli, że chcą więcej, szybciej i lepiej. Że chcą przyszły następne wymagania, następne feature'y i oczywiście, które musiałyby robić szybko. Z pomocą przyszedł nam continuous deployment. Słuchajcie, deploymenty powinny być nudne. Nudne jak cholera. U nas wygląda to w ten sposób, że kliskamy guzik na jakimś pull requestie i zadaniem dewelopera w tym momencie jest obserwacja, czy on dobrze pójdzie na produkcję. Obserwacja, nic więcej. No chyba, że coś pójdzie nie tak. Mamy autobuildy wszystkich pull requestów. Mamy pull requesty reviewowane przez członków zespołu. No i każdy PR, każdy merch kończy się deployem na produkcję. Słuchajcie, wszyscy mówią, że continuous deployment to świetna rzecz i że to mają. My to naprawdę mamy. Zobaczcie, w jednej linii nie. Na samym końcu jest produkcja. Tak. Oczywiście, zaraz do tego dojdę. O, aż tak nie ryzykujemy. Wygląda to w ten sposób, że po kliknięciu na pull requesta, po zreviewowaniu go przez członków zespołu, deployujemy naszą wersję, nową wersję aplikacji na środowisko, najpierw na deva, na QA i na produkcję, oczywiście testując w międzyczasie. Zobaczcie, w tej linii na dole, tej czerwonej, nie przeszły testy na środowisku deweloperskim. W linii powyżej, nie pamiętam dokładnie, co tam było, wydaje mi się, że jakaś migracja danych, coś nie przeszło. Ale zobaczcie, w każdym następnym kroku można sprawdzić, co się dzieje i naprawić. To są jakieś statystyki z ostatnich 31 dni. Najważniejsze to, że zauważcie, mieliśmy zmerdżowanych 208 pull requestów w ciągu 31 dni, co daje około 10 deploymentów na produkcję dziennie. Nie czekamy, po prostu to idzie. I tak jak super zauważyłeś, to nie jest po prostu deploy na produkcję.
zabezpieczamy się. Tam są testy, testy i jeszcze raz testy. My w tym momencie mamy trzy rodzaje testów. Mamy testy unitowe, chyba nie muszę tłumaczyć, co to znaczy, plus jakaś wstępna weryfikacja. Mamy testy integracyjne. Testy integracyjne, w momencie, kiedy robimy zmiany na jednym mikroserwisie, odpalamy testy weryfikacyjne, odpalamy ten serwis i odpalamy testy integracyjne, sprawdzając, czy ten sam jeden mikroserwis działa. Jeżeli on działa, odpalamy testy end-userowe na całym środowisku. Na całym środowisku, wykorzystując do tego Cucumbera. Słuchajcie, ja kiedyś, dosyć dawno temu, pracowałem w Cucumberze i on był bardzo niewygodny. Kiedy Tim przyszedł i powiedział, słuchaj, chcemy wprowadzić Cucumbera, znaczy nawet się nie pytali, zrobili to, bardzo się zawiodłem. Nic bardziej mylnego. Słuchajcie, w środowisko, przynajmniej Intelligent teraz wspiera go w 100%. Nie trzeba wyszukiwać tekstów, które odpowiadają za rzeczywiste scenariusze i za rzeczywiste przetestowanie jednej części. Można po prostu się przeklikać. Dodatkowym atutem tego jest to, że jeżeli przychodzi do nas biznes i mówi, że jakiś feature nie działa, my mówimy, słuchajcie, zobaczcie, to idzie na produkcji. To przeszło w tym momencie. Jak nie działa, jak działa. I my jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób zweryfikować, czy, jak i szukać rzeczywistego błędu, dlaczego coś nie działa. Zobacz, tutaj akurat jest deploy jednego z serwisów i nie wiem, czy nie widać, okej. Okay. Tam jest wersja tego mikroserwisu, a cała reszta jest zaszyta w środku tutaj i wiemy w środku. W Jenkinsie, tak, w logach wiemy, które mikroserwisy są w której wersji. Wiemy w każdym momencie, które serwisy w której wersji zdeployowane są na poszczególnych environmentach. Jest, przede wszystkim jest zero downtime. Jeżeli mamy continuous deployment, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie było zero downtime. Myślimy nad kanary release'ami. W tym momencie jeszcze tego nie ma. W tym momencie, jeżeli testy przejdą, tak, i to deployujemy automatycznie na produkcji, na pierwszej instancji EC2, sprawdzamy health checki, sprawdzamy, czy wszystko przechodzi i to automatycznie przechodzi na następne instancje. Do czego teraz chciałem dojść, to jest monitoring i w tym momencie monitorujemy aplikację, tak? Mamy monitoring w dwóch postaciach i w tym momencie, jeżeli cokolwiek zawodzi, w każdym momencie jesteśmy w stanie kilku minut cofnąć się do poprzedniej wersji systemu, powiedzieć, zdeployuj mi tą i tą wersję na produkcji. Monitoring. Była to następna naturalna rzecz, w którą poszliśmy z continuous deployment. W momencie, kiedy jest continuous deployment, nie możemy sobie pozwolić na to, że robimy deploy i nie wiemy, co się dzieje na produkcji. W tym momencie mamy monitoring i alerting zrobiony poprzez New Relica i agregację logów poprzez Sumo Logica. New Relic. To, z czego jesteśmy naprawdę dumni, to te deep health checki, o których właśnie przed chwilą powiedziałem. Schodzimy w głąb każdego z mikroserwisów i co 5 minut sprawdzamy, czy każdy z nich rzeczywiście żyje i czy odpowiada. Druga rzecz to są raporty plus alerty, które przychodzą na procent błędnych odpowiedzi od serwera, bo jeżeli, nie wiem, w tym momencie mamy 5% błędów, 400 zwracanych, tak? Są to biznesowe 400, bo ktoś się, nie wiem, nie umiał wpisać credentiali, a po deploymencie jest ich 50, wiemy, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy zrobimy deploy jakiegokolwiek backendowej usługi na produkcję, i usuniemy niechcący jakieś pole, musimy też monitorować naszych klientów.
backend nie jest tylko dla backendu, tylko dla klientów. W tym momencie wiemy, że klient próbuje osiągnąć, próbuje coś przeczytać z backendu i się wywraca. Na to też mamy alerty. Wygląda to mniej więcej tak w tym podstawowym stopniu. W bardziej skomplikowanym, zobaczcie, mamy podzielone wszystko na endpointy i na przykład wiemy, nie wiem, Zbigniew wczoraj robił coś na refreshach tokenów. I w tym momencie dzisiaj w 100% te refresze tokenów failują. Ta ścieżka failuje. Dowiemy się tego z tego wykresu. Sumo. Sumo nie jest do alertowania. Sumo służy przede wszystkim do tego, żeby zbierać logi aplikacyjne i przeglądać je w każdym momencie działania aplikacji. Jeżeli mamy jakieś 500 dla providerów, zobaczcie, jest spike. Przychodzi biznes i mówi, słuchajcie, nie działa provider. Mówimy, no słuchajcie, szybkie zapytanie do Sumo. Patrzymy gdzie i mówimy, no słuchajcie, on timeoutuje. To jest coś po stronie providera, kontaktujemy się z providerem. Zanim zdążyliśmy się z nimi skontaktować, okazało się, że mieli jakiś deployment, zrewertowali zmianę i naprawili. Ale my to wiemy wcześniej. Jeżeli chodzi o monitoring, tutaj jeszcze też nie skończyliśmy, bo wiemy w tym momencie, tak? Wiemy, jeżeli ktoś zepsuł jakąś funkcjonalność z naszej strony, tak? Bo co możemy powiedzieć w świecie właśnie 650 providerów, jeżeli błędy odpowiedzi są w okolicy 1%? Prawie nic. No bo skąd możemy, jeden provider, tak, załóżmy, że ma 100 tysięcy użytkowników, drugi ma 1000. My chcielibyśmy wiedzieć, że te 1000 nigdy nie mogą się zalogować. A co w porównaniu do tego 100 tysięcy, tak, no bo to będzie ten 1%, kurde, nie wiem, czy 1%, czy nie, nieważne. Ale chodzi o to, że w tym momencie to, co nam przede wszystkim zostało jeszcze do zrobienia, to, żeby wiedzieć, że dla danego providera coś nie działa. I to jest prawdziwy challenge. Dziękuję. I czy są jakieś pytania? Mówisz tutaj o monitorowaniu. Czy monitorujecie też health check providerów w sumie? Bo to jest dość częsty problem, powiedzmy. Czasem providerzy mogą się dopiero od nas dowiedzieć, że nie działają. W tym momencie nie monitorujemy health checków providerów. Znaczy, to jest właśnie ten challenge, o którym mówiłem, tak? W momencie, kiedy będziemy w stanie powiedzieć, ile procent requestów zawodzi dla danego providera, wtedy nie będziemy musieli mieć tego health checka, tylko wręcz ten monitoring, te errory od nich, tak? To sytuacja jest taka, że z providerami jest bardzo różnie. Niektórzy są odpowiedzialni i naprawiają wszystko w jeden dzień. Mamy takiego jednego, którym proszę już od roku, żeby zerknęli na swój system, bo cały czas coś tam nie działa. A oni mówią, że to tylko 10% użytkowników, to nic się nie stało. Niech powtórzą logowanie. Cześć, ja mam dwa pytania. Jedno związane z tym testowaniem, bo wspomniałeś, jeśli dobrze zrozumiałem, to macie taką ścieżkę, że deployment idzie od razu przez wszystkie środowiska, czy bo... Nie powiedziałeś o tych end-user testach, tak? Testy w tym momencie tutaj są zawarte w każdym kolejnym kroku przejść. Wszystkie są automatyczne, czy tak. Są też jakieś manualne? Nie ma manualnych, są automatyczne. Aha, okej, okay. Czyli od momentu na środowisku dev, jak ktoś skomituje, później idzie automatycznie, przechodzi test na każdym środowisku i jest deployment, tak? Dokładnie tak, tak jak tutaj widać, w tamtą stronę. Okej, dobra. Jeszcze jedno pytanie. Wspomniałeś, że macie PR
kanał płatności czy sposób płatności jakby microservice. Czy wy tokeny wystawiacie w jednym miejscu, czy każdy z tych dostawców płatności wystawia samodzielnie? Jak to robicie? Mamy tokeny w jednym miejscu, są one wystawiane tylko i wyłącznie w jednym miejscu i one są całkowicie osobne od tych tokenów pochodzących z platform trzecich. Wygląda to w ten sposób, że jeden z naszych serwisów odpowiedzialny jest za to, żeby wystawić te wspólne tokeny dla naszego flow, dla naszych aplikacji i ten sam serwis później na bazie danych oczywiście zapisuje sobie stan, który ma przy tym tokenie i dzięki niemu wtedy on wie, do którego serwisu później uderzyć, jeżeli chodzi o refresh dostępu. Okej, a macie mechanizm rewokowania tokenów? Czy standardowo nie robicie tego? Nie, rewokowanie. Wygląda to w ten sposób, że my nasze tokeny, to są tokeny JWT, które są wydawane na godzinę. Tych nie jesteśmy w stanie zrewokować. Oprócz tego mamy refresh tokeny, jest to po prostu string w bazie danych i te jak najbardziej. Znaczy tokeny same w sobie mają expiration date, tak? I one są wystawiane po stronie serwera za pomocą klucza prywatnego. Nawet jeżeli ktoś się przechwyci, to on i tak nie będzie później ważny po tej godzinie. On jest offline'owy. W przeciągu na przykład tej godziny, tak? Bo jeśli mamy jakąś aplikację mobilną, korzystamy w jakiejś kafejce internetowej czy coś, czy to jest duży problem? Czy w ogóle zastanawialiście się nad tym? Jeszcze raz, nie rozumiem teraz pytania. Czy zastanawialiście się nad walidacją jeszcze tą na froncie, jakby przez tą godzinę ich ważności? Czy to... Tak, one są walidowane podczas tej godziny, one są cały czas walidowane, tak? I po tym, jak one się skończą, po tej godzinie, jak one wyekspirują, my odświeżamy cały dostęp i tutaj następuje cała walidacja przy tym odświeżeniu, czy to było tylko raz i tutaj jest... Tutaj... Dobra, już rozumiem. Sorry. A czy nie mieliście problemu na przykład z tym, że token JWT jest za duży? Chodzi mi o to, że na przykład czasem tokeny JWT są przekazywane przez pasek adresu i de facto pasek adresu jest ograniczony. No i JWT oczywiście wtedy zaczyna być wadliwe. Nie mieliśmy, ponieważ przekazujemy w headerach, w bearerach. Okej. Okay. Znaczy w authorization headerach jako bearer. Ja jeszcze mam pytanie o skalowalności, bo tutaj nie zostało podjęta. Nie wiem, możesz coś powiedzieć, jak ogólnie skalujecie tutaj to swoje rozwiązanie, bo to jest, myślę, że takie globalne podejście. Znaczy, w tym momencie mamy ustawione automatyczne skalowanie na AWS-ie przez naszych cloudowców. Każdy serwis jest deployowany w swoim kontenerku i tutaj w tym momencie każdy z nich ma od 2 do 4 do 6, przepraszam, instancji, w zależności od tego, jak bardzo procesor jest używany. W momencie, już widzimy, że z jeden z serwisów będzie musiał być większy. Jest to ten odpowiedzialny za utrzymanie sesji dla urządzeń i w tym momencie ten wiemy, że już będzie musiał być większy. Cała reszta jak na razie zostanie w tej puli 2 do 6. To jest takie pytanie właśnie, to jest to takie dodatkowe. Coś tam mówiłeś, ale mógłbyś, jakie są na najbliższy rok problemy, które chcielibyście rozwiązać przy takim dużym systemie? Przede wszystkim monitoring, jeżeli chodzi o providerów. To jest coś, z czym my się borykamy najczęściej. Jest odpowiedzią na pytanie, który provider najczęściej zawodzi, czy działa, czy nie działa. I to jest też coś, o co nas męczy biznes, tak? To jest... No odpowiedź po pierwsze, dlaczego jak? A takie DevOpsowe pytanie, kiedy piszecie testy? Czy testy są pisane razem z kodem i wchodzą w jednym pull requestie, czy przed, czy po? Razem, zawsze. Okay. Nie merdżujemy pull requesta, dopóki nie ma testów. Okay. Dzięki. I tak, i nie. Zależy. Mamy subtaski, tak naprawdę na jednej rzeczy, którą implementujemy, mamy subtaski, kto pierwszy weźmie subtaska, ten robi. Mam pytanie. Mówiłeś jeszcze o tym centrum certyfikacyjnym o OpenID Connect, tak? Tak. Czy dobrze zrozumiałem? I mówiłeś o współpracy. Na czym polega ta współpraca? Mówiłem tam o współpracy z OATC,
z organizacją, która jest odpowiedzialna za standardy uwierzytelnień i autoryzacji w świecie operatorów kablówkowych. To źle zrozumiałem w takim razie. Okej. Ale jakby co jeszcze mogę odpowiedzieć na pytanie? Krótkie podsumowanie. Zobaczcie. To, co chciałem tak naprawdę na samym końcu powiedzieć, to to, że dobrze zaprojektowany system się opłaca. My już z tego widzimy naprawdę wielki zysk. Nasze stare systemy, naprawdę dużo ludzi, w sensie i w korporacji, i ludzi zewnętrznych, bardzo dużo ludzi na nie narzekało. Sytuacja była taka, że bardzo często one zawodziły, a my nawet nie wiedzieliśmy gdzie, ponieważ wszystko działo się po stronie mobilnej. Mam nadzieję, że przekonałem, że uwierzytelnienie oraz autoryzacja jest to temat ciekawy, i weźcie pod uwagę to, że nie wiem, czy nawet poruszyłem 20% tego, co naprawdę dzieje się po naszej stronie. W ogóle nie mówiłem o tym, o jakimkolwiek obroną przed współdzieleniem tokenów, tak? O dzieleniu się hasłem i loginem, tak? No a gdzie jeszcze tak naprawdę bezpieczne dojście do kontentu? Jak? Dlaczego? A co jeżeli 13-latek chce obejrzeć coś dla 18-latka? Czy da się to zrobić, czy nie? I z tymi pytaniami jeszcze Państwa zostawię. Dziękuję.